witam bardzo serdecznie. Kolejny festyn, w którym klub Raszyn Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald ma przyjemność brać czynny udział, bo organizujemy tutaj przede wszystkim szachy, warcaby dla uczestników festynu, ale nas bardzo cieszy, że możemy pokazać nasze zajęcia na scenie. Tancereczka, zajęcia dla najmłodszych uczestników zajęć, no i dla trochę starszych studio piosenki. Pogoda chyba idealna na tego typu prezentację, słońce nie doskwiera, temperatura znośna. Myślę, że będzie przyjemny festyn. Prowadzę zajęcia klub Raszyn, w klubie Raszyn tancereczki. Jest to grupa dzieci od 4 do 6 do 8 w zasadzie już teraz lat. Co roku dzieci chcą zostawać u nas na zajęciach. Zajęcia się odbywają 2 razy w tygodniu. Powoli kończymy sezon. Zajęcia się odbywają od września do czerwca. W nowym sezonie zawsze w czwartki od godziny 16.30 pierwsza grupa, o 17.45 druga grupa, czyli młodsza i starsza. Zajęcia oczywiście od września się zaczną na nowo i zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszych zajęciach. Festyn organizuje Partnerstwo Poznańskie, Razem Można Więcej. To jest partnerstwo, które zostało utworzone 4 lata temu z inicjatywy Gimnazjum nr 54, na terenie którego się znajdujemy. W partnerstwie uczestniczą szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, ponadpodstawowe oraz przede wszystkim przedszkola, ale także kluby. Klub osiedlowy Kopernik oraz klub osiedlowy Raszyn i Dom Kultury Stokrotka. Bardzo często również gośćmi naszymi współpracującymi są takie instytucje jak Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe oraz wiele, wiele innych, nawet prywatnych przedsiębiorców. Natomiast ten festyn jest zawsze zwieńczeniem całorocznej pracy i tutaj razem się bawimy. Właściwie jest to festyn osiedlowy, dlatego przede wszystkim można tutaj spotkać mieszkańców osiedla Kopernika, ale nie tylko. Corocznie zawsze jest zabawa, zawsze są przygotowane niespodzianki dla młodzieży, a centrum, takim miejscem najważniejszym jest scena, gdzie wszyscy nasi partnerzy, a przede wszystkim młodzież, ale także maluszki, prezentują to, co jest dla nich najfajniejsze, czyli zabawę, piosenkę, taniec.
Klub Kopernik po raz kolejny przygotował stanowisko z grami planszowymi na festynie. Mamy tutaj kilka kategorii gier, gry rodzinne, gry do pogłówkowania oraz gry różne, też bardziej zaawansowane. Można przyjść, nauczyć się grać w jakieś gry, albo jeżeli ktoś już umie, to pograć ze znajomymi albo z nami. Gry i zabawy dla wszystkich. Tam przy tym stole gramy w double, tam cała rodzina gra w kwirkle. Tam są szybkie kubeczki, czekajcie, tu jest kolejka, pociąg. Jest fajnie i gramy w ciuchcie. Wspólna zabawa jest zawsze fajna. I teraz odpalamy na to. Niestety nie. A teraz ludzie tutaj grają. Gra fajna, gram w pszczółki. Tutaj chłopcy grają w pszczółki. Jest to gra na koncentrację, sprawdzenie ich możliwości zapamiętywania. Niestety podbieramy sobie je również, więc nie jest to wcale takie proste, jak to wygląda. Fajnie jest. Mieszkamy tutaj na osiedle i to pierwszy raz, że chodzi mi tutaj na to spotkanie dzisiaj. W Super Farmera. Jest bardzo fajnie, tam są losy za 1, 2 i tam niektóre już się skończyły, można kupić, wygrać, ale niezła zabawa jest, fajnie. Jest policja, są gry, zabawy dla dzieci, fajnie jest. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Sokoły. To jest dom, który opiekuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dzisiaj oni będą w odsłonie takiej cygańskiej. Dzisiaj jako cygani występują. Tu jest ze mną jedna cyganka. Także dzisiaj śpiewają piosenki cygańskie, dzisiaj tańczą cygańskie.